wspomnieniu wypowiedzi pana prezydenta odnośnie szpitala. Chciałem się, że te pogłoski, o których mówił radny Wiśniewski, one też się biorą z tego, że wiadomo, jest trudna sytuacja finansowa szpitala, tak? I pytanie, na jakim poziomie, jaki wynik zanotuje w tym roku szpital, tak? Jeżeli zanotuje ujemny, znaczy, oby tak nie było, tak? To wiadomo, że jest zgodnie z prawem, jesteśmy zobligowani do przekształcenia tej jednostki w spółkę prawa handlowego, tak? A to jest, czyli do skomercjalizowania tego. A to jest jakiś tam kolejny krok, nie mówię, że do prywatyzacji, ale do przyjęcia na przykład udziału przez firmy, które dzisiaj ten szpital kredytują, tak? Czyli przez wierzycieli. Czyli prawdopodobnie to, co się pojawia, jakieś plotki, one mogą po prostu wynikać z tego, że ludzie są zatroskani sytuacją finansową szpitala. Ja chciałem dodać, że bo takie sytuacje się wytwarzają u nas i w spółkach również, ale jedno jest pewne, że zakłamania idą w górę. I to powiem ja. Pan nasz dyrektor szpitala mówi, że Narodowy Fundusz na zabiegi ponadplanowe jest nam winien x milionów złotych, natomiast rzecznik prasowy NFZ z Bydgoszczy, pan Raszeja, mówi, że w ogóle szpital nie występował z tym. Gdzie jest prawda? Jestem ciekawy, gdzie jest ta prawda? Wierzyłbym na pewno bym wierzył naszemu miastu i naszemu dyrektorowi, ale mam bardzo wątpliwości. Gdzie tu jest prawda? Ile jest winien i tak dalej? I niezależnie od tego, chciałbym wiedzieć, nie tylko ja, ale i wszyscy radni, mieszkańcy tego miasta, jaka jest sytuacja finansowa naszego szpitala. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.